Proszę. Siema, szwagier. A co ty tu kurwa robisz? Nic. Nic? Jak to można nic nie robić? Można, od ciebie się nauczyłem. A co ty taki przygnębiony? Rok się kończy. To co, że się kończy? Będzie następny. Tak, taki sam chujowy jak i ten. A wiesz czemu? Bo w tamtym roku nie bawiłeś się na Sylwestra. No i co z tego? A nie wiesz, że jaki Sylwester, taki cały nowy rok? Ty, to by się zgadzało. Rok temu razem chlaliśmy, a później cały rok do mnie na krzywery przychodziłeś. To by się zgadzało. Ale o 10:00 ja z Ośko poszliśmy na bal. Taka impreza była. O, jakie laseczki. O, i to też by się zgadzało. Ale czemu ty z Ośką cały rok na pieńku? No właśnie przez te laseczki. Szwagier, masz jakąś kasiorę? Antek, nic ci nie pożyczę, bo w nowy rok wchodzimy bez długów. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś przy wejściu w nowy rok miał przy dupie parę złotych. A, o to się nie martw. W końcu wypłatę dostałem. O, elegancko. Jest kasiora, to teraz tylko imprezka i cały nowy rok udany. Jaka imprezka? No jak to jaka? Sylwestrowa. Szwagier, pomyśl. Będzie szampan, muzyczka, dziewczynki będą tańczyć. Będzie zajebiście. A co, zaproszenie do klubu dostałeś? Do jakiego klubu, szwagier? Teraz modzie są domówki. Domówki, czyli w domu. I Zośka się zgadza? A czemu ma się nie zgadzać? Już od samego rana się maluje. Współczuję dla niej. Po takiej imprezie z rana, łeb na kurwie, a tu sprzątać trzeba. Pojebało cię, szwagier? Z jakiej racji ona ma u ciebie sprzątać? Co? Jak to u mnie? No jak to jak? Imprezę robimy u ciebie. Ale... Dobra, szwagier, nie dramatyzuj. Wszystko już ogarnięte. Zespół, gości... Gości? Masz tu listę zakupów i szybko się uwijaj, bo czas leci. Antek, toż tu na rok zakupów. Albo przynajmniej na 30-osobową imprezę. Ty, też tak myślę, że jedzenia może przybraknąć. Ale będziemy alkoholem namagać. Dobra, szwagier, ja będę leciał. A ty nie jesteś tak jak fiut po nocy, tylko bierz dupę w troki i działaj. A, jak przyjedzie zespół, to weź tam chłopaków przywitaj, tak wiesz, po Podlasku. Po Podlasku. Co tam? Antek, ja tak stoję, się zastanawiam, czy brać te kurczaki, bo jakieś małe są. Ty tam się nie zastanawiaj, tylko bierz, bo większe na pewno nie urosną. To poproszę 3 kurczaki i kilogram jajek. Zosia, może od nowego roku zaczniemy chodzić na siłownię? Chcesz mi powiedzieć, że jestem gruba? Dobra, nie chcesz, to nie. I do tego leniwa? Uspokój się. Co? Wmawiasz mi histerię? Nie o to chodzi. Teraz twierdzisz, że przeinaczam prawdę? Nie, po prostu nie musisz ze mną nigdzie iść. A dlaczego ci zależy, żeby iść samemu? O, się zachciało mu imprezy. Wejdź z pieniędzmi w nowy rok. Kurde, jeszcze na nieszczęście. Proszę. Kucharek 6? Tak, a o co chodzi? A mamy tu grać podobno. O, jesteście zespołem? No raczej. O, sekundka. Witam was, panowie, po Podlasku. Anton, tak to jeszcze nas nigdzie nie witali. Swoje chłopy. Ty, na takim kwadracie to jeszcze nie graliśmy. Obiecali, że zapłacą, to gramy. Ty, Zośka, nie narzekaj, trzeba się bawić. Jak będziesz teraz narzekać, to później cały rok taki będzie. Ty już się lepiej nie odzywaj. Przecież wiesz, że chciałbym ci pomóc, ale mam chore stawy. Prane, nie prane? Kto cię tu będzie wąchał? Siema, szwagier! Dzięki za zaproszenie. Masz jaja, żeby robić domówę na tyle osób? Jaja mam. Cały kilogram, o! Dobry, polej dwie szklany.
A co, ten w środku nie pije? Nie, to kierowca. O, widzisz, szwagier? Babom to tylko tance w głowie, a ty, chłopie, musisz wszystkiego samemu pilnować. Patrz, szwagier! O kurde, czy chciało ci tyle drogi targać tą beczkę? Ty, no trochę waży, ale czego się nie robi dla przyjaciół? To dawaj od razu na salę, bo tam o suchym pysku długo nie pociągną. Ano? Siema, szwagier. Krzychu jestem, trenować przyszedłem. Krzychu, na trening to już za późno. Czas na zawody, wbijaj. Dużo ludzi? Zobaczysz. Patrzę o ty wiesz, mistrzem podrybu, nazwiesz tutaj mnie. Ole, zajebiście. Szwagier, idziesz? Chłopaki zaraz grają, chodź. Antek, ja i stąd wszystko słyszę. Idziesz czy nie? Idź, pilnuj sali, jeszcze mam tu do ogarnięcia. Dobra, jak chcesz. Mojki, jak się bawicie? Zróbcie górki hałas! Siema, szwagier. Masz kierowcę? Mam, o! Chłopy w górę! O, to zajebiście. Ogień! Jest joint, dobre dupy, dużo buby, no i wiagra. To jest właśnie ten Sylwester u szwagra. Joint, dobre dupy, dużo buby, no i wiagra. To jest właśnie ten Sylwester u szwagra. Sylwester u szwagra. Sylwester u szwagra. Boże, widzisz i nie grzmisz, co na tej ziemi się wyprawia? Rozpusta jak nigdy, Boga się wcale nie boją. Nawet moich urodzin nie świętowali, tylko na jakieś Star Warsy poszli. Muszę interweniować. Ojcze, przebiorę się i skoczę na chwilę na ziemię zobaczyć, co tam się dzieje. Ty, Antek, a co z tymi dziwkami? Spoko, już w drodze. To dobrze. Masz tu za to jointa. Zajebisty towar. A. Ty, a muszę ci powiedzieć, Antek, że ty masz bardzo ładny głos. A co, ty chcesz mnie w seks-telefonie zatrudnić? Nie, nie, Antek, nie. Szwagier cię nie wkurwia? No wkurwia. A co, ciebie Anton nie wkurwia? No wkurwia. I dlatego mam pomysł. Chodź, założymy zespół. Zajebisty pomysł, tylko trzeba, żeby tak nazwa była porówno. No to nazwa będzie Maciek. Maciek? A czemu Maciek? Gdzie tu porówno? Ja jestem Maciek, ty jesteś Antek. Ode mnie weźmiemy początek Mać, od ciebie końcówkę Ek i wyjdzie Maciek. Zajebiste, wchodzę w to. O, siema, szwagier! A co ty tu, kurwa, robisz? Nie widzisz? Drzewo przyniosłem. O kurwa, bez liści! Toż to drewno! Jak zwał, tak zwał, aby w piecu się paliło. Szwagier, co ty taki spięty? W piecu się pali? Masz ty i zapal. A co to za kadzidło? Nie spróbujesz? To się nie dowiesz. Szwagier, zapamięci. Ja chłopakom obiecałem, że dziwki będą. Załatwisz? Antek, od dziwek to u nas ty jesteś. Szwagier, ja dziś nic nie załatwię. Czemu? Bo dwa buchy i guchy. Masz i dzwoń. Szwagier. Antek. No? Czy ty widzisz ten kafelek? Kafelek? Widzę. A wcześniej mówiłeś, że nie widzisz. Bo wcześniej nie widziałem. A teraz widzisz? No właśnie, widzę. No, widzisz. Witajcie, moje zbłąkane owieczki. Jestem... O, dobrze, że jesteś. Trzymaj. Szwagier, ty dobrze się czujesz? Antek, no? Czy ty widzisz to, co ja? A co ty widzisz? Kafelek. Ty, a który? No ten, fioletowy. Ty, fioletowego to ja nie widzę. Widzisz, tylko o tym nie wiesz.
Bo dla ciebie w dzieciństwie wpoili, że fioletowy to pomarańczowy, a pomarańczowy to fioletowy. I z tym nie wygrasz. Bo dla każdego dzieciaka w przedszkolu wpajają. I jak? Zapomniałem się przedstawić, jestem Jezus Chrystus. O, i o to chodzi. Zapraszam. Czy ty widzisz kafelek? Ty, a co ty w tej szafie widzisz? No, krasnal. Jaki kurwa krasnal? No krasnal sra w szafie. O kurwa! Strający krasnal w szafie. A trawa jest czerwona. Szwagier, trawa to jest na pewno zielona. A ty idź się pobaw, dzieciaku. Jaka impreza? Pierwsi nie chcemy patrzeć mi tu. Olać miny smutne rozdysz. Dobry wieczór, posterunkowy pitbull, alkohol, narkotyki. Dzięki, my wszystko mamy. A kto jest gospodarzem imprezy? Ja! Przecież pan jest kompletnie pijany. A pani jest brzydka. A ja jutro będę całkiem trzeźwy. Gościu, jak nie chcę spędzić roku na dołku, to wołaj właściciela lokalu. Szwagier! Szwagier! Co? Są dziwki? Nie, ale jest policja. Kto zamawiał? Sąsiedzi, proszę pana. Sąsiedzi zamawiali, to niech sąsiedzi ruchają. Jest czołem dobre dupy, dużo budy, no i wiadra. To jest właśnie ten Sylwester u szwagra. Join dobre dupy, dużo wody, no i wiagra. To jest właśnie ten Sylwester.